internetowej, tutaj zamontowanej w silniku i w samochodzie Audi A5 z 2012 roku, to jest model edycji. I tutaj dzisiaj ciekawostka, bo jest to instalacja już szóstej generacji, czyli DLM, Direct Liquid Injection firmy Prince. Ta instalacja różni się od standardowych instalacji tym, że dość dużo się różni, bo to jest całkowicie inna instalacja. Oprócz tego, że zasilanie, że wspólnym paliwem jest LPG, to w tym momencie jest całkowicie inaczej zbudowana, gdyż wtryskuje ona gaz za pomocą wtryskiwaczy benzynowych. Nie ma osobnych wtryskiwaczy. Ten gaz jest wtłaczany do pompy wysokiego ciśnienia, do tak zwanego common raila. I w tym momencie gazowe wtryskiwacze są wyeliminowane, a rolę wtryskiwaczy LPG przejmują wtryskiwacze benzynowe. I tutaj jest takich rzeczy ciekawostek, które mogę pokazać. To są właśnie zawory, które zmieniają paliwo z benzyny na LPG, doprowadzające tutaj bezpośrednio już do listwy, do pompy wysokiego ciśnienia paliwo. I w momencie, kiedy pracuje na gazie, jest tam dostarczane już tylko i wyłącznie gaz, a jeżeli przechodzimy na benzynę, ona zostaje wymieniony zostaje gaz na benzynę. Takich rzeczy, które tutaj mamy dodatkowo, to jest pompa przepłaczająca to paliwo benzynowe, taka dodatkowa pompa, tak zwana pompa bus, która powiększa ciśnienie w systemie benzynowym, tak żeby przetłoczyć benzynę zamiast paliwa LPG. To z takich tej rzeczy. Komputery są tutaj zamontowane bezpośrednio w komputerach benzynowych, czyli za bardzo nie mamy dodatkowych rzeczy, które są widocznie zamontowane. Brak oczywiście standardowych rzeczy, takich jak reduktor, parownik, jakiś elektrozawór, inne rzeczy. Tutaj w środku przełącznik jest standardowy, tak jak w Prince. Wybór rodzaju paliwa z wskaźnikiem ilości gazu w zbiorniku. Co mogę jeszcze ciekawego powiedzieć? Systemy są dedykowane do samochodów, czyli jeżeli mamy na przykład samochód taki jak to Audi A5, to dostajemy cały set z wszystkimi elementami montażowymi i tutaj mamy też zbiornik z pompą, który zamontowana jest pompa wysokiego ciśnienia, ona pompuje gaz już tam do przedniej części silnika, do komory silnika. Natomiast tutaj w standardzie był zamontowany akumulator i producent Prince przewiduje cały komplet elementów, łącznie z podłogą, tutaj ją właśnie widzimy, która jest dedykowana do samochodu. Akumulator z miejsca, które tutaj było w tym momencie w kole, został zamontowany, proszę pokazać, jest tutaj, zamontowany został z boku przy nadkolu. Jest oczywiście do tego komplet mocowań, komplet elementów. I tak to wygląda. Oprócz tego wlew, no w standardzie w tych samochodach jest już montowany tutaj przy wlewie paliwa z tak zwanym urządzeniem dołączającym. Ten system ma bardzo wiele zalet. Między innymi to, że pracuje w 100% na gazie, czyli gasimy samochód na gazie, odpalamy go na gazie. I tak jak mówię, jest to już najnowszy system, który doprowadza paliwo gazowe do wtryskiwaczy benzynowych i rolę już takich głównych właśnie wtryskiwaczy, tych, które w momencie starszych systemów pracowały i były dodatkowo dołączane, tutaj przejmują wtryskiwacze benzynowe. Dziękuję bardzo. Jakby coś, zapraszam do korzystania z usług naszej firmy.